Tradycyjnie karnawał był czasem spotkań i zabaw towarzyskich. Można było wówczas spotkać również wędrujące grupy przebierańców, kolędników, którzy odwiedzali domy z dobrymi życzeniami. Dawniej przebierali się tylko mężczyźni, ale dzisiaj w orszakach kolędniczych spotkać można również kobiety. A co jeśli my zechcemy dołączyć do takiego orszaku? Przede wszystkim musimy przygotować przebranie. Kiedyś były to zupełnie niepotrzebne stare ubrania, spódnica, kożuch obrócony na drugą stronę, bądź koszula czy chustka. Chyba że chcielibyśmy się wcielić w postać zwierzęcą, która również w takim orszaku się pojawiała. Wtedy potrzebna była nam maszkara, czyli przestrzenne wyobrażenie danego zwierzęcia. Ja dzisiaj pokażę, jak przygotować maszkarę konia. Będą nam potrzebne sznurek, nożyczki, klej, nóż do papieru, ołówek, kolorowa krepa. Przydadzą się nam również kolorowe sznurki, wstążka, klucze, śrubki bądź nakładki, to co mamy pod ręką. Będziemy potrzebować również pisaków, kredek bądź farb plakatowych. Ale przede wszystkim potrzebujemy kartonowego pudełka. Im większe, tym lepsze, tak żebyśmy po przygotowaniu maszkary byli w stanie tą maszkarę na siebie po prostu założyć. Pierwszym krokiem jest wycięcie otworu w górnej części pudełka. Najpierw wyrysowujemy sobie kształt. I teraz musimy ten kształt wyciąć. Kolejnym etapem jest przygotowanie głowy konia. Najpierw musimy ją narysować, również na kawałku tektury. Mniej więcej powinno to wyglądać tak, ale tak naprawdę jest to tylko wyobrażenie, więc jak wam wyjdzie, tak będzie na pewno dobrze. Kolejny etap, wycięcie tego narysowanego kształtu. Moja głowa już została wycięta. Jest nam potrzebny również ogon, który powstanie po wycięciu naszej głowy. Ja tutaj też mam już wycięty ten element. Jak odetniecie tutaj tą część, to z tego kształtu można później przygotować ogon konia, tak żeby nie marnować niepotrzebnie materiału. Wszystkie przygotowane w ten sposób elementy musimy pomalować farbami bądź kredkami, w zależności od tego, co akurat macie w domu. Można pomalować to na jeden kolor, tak naprawdę można również dodać jakieś kształty, elementy, kwiatki, kropki, to jak sobie tego swojego konia będziecie wyobrażać. W tym czasie, kiedy głowa i ogon konia sobie schną, pomalowane, my możemy zrobić otwory i przeciągnąć sznurek tutaj w czterech miejscach, tak żeby powstały szelki, które będą opierały się nam później na ramionach. W tym celu bierzemy nożyczki i robimy dziurki, mniej więcej odsuwając je kawałeczek od tego wyciętego otworu w kartonie. Na takiej samej oczywiście
w takiej samej odległości siebie. Tutaj będzie jedna szelka i dokładnie na takiej samej wysokości kolejne dwa otwory na drugą szelkę. Przez te otwory musimy teraz przedziać sznurek bądź wstążkę, w zależności od tego, co macie akurat w domu. Ja mam sznurek. Musimy pamiętać, żeby obciąć dwa kawałki sznurka takiej samej długości, żeby nasze szelki były równe. Więc odmierzamy sobie dwie takie same długości. Obcinamy z jednej strony, obcinamy z drugiej. I teraz będziemy przedziewać przez te przygotowane wcześniej otwory. I na końcu musimy zrobić kilka pętelek, tak żeby sznurek nam się przez ten przygotowany otwór nie przedział. Szelki są już gotowe. Możemy przejść teraz do przyozdobienia głowy i ogona. Ja swoją głowę przyozdobię kawałkami krepy, którą pocięłam w paski, ale tak naprawdę można wykorzystać to, co macie pod ręką: wełnę, mulinę, kawałki gazet, kolorowych papierów, tak żeby było bardzo kolorowo. Jeśli zdecydujecie się na użycie krepy, to pokażę teraz, jak w prosty sposób ją przymocować do głowy konia. Jest nam potrzebny klej, którym smarujemy tą naszą wyciętą głowę z jednej i z drugiej strony, a następnie przygotowany pasek krepy zwijamy kilkukrotnie w ten sposób i przymocowujemy w taki sposób tutaj do tego miejsca, które przykleiliśmy. To chwileczkę przytrzymujemy, żeby krepa przykleiła i możemy przyklejać kolejne. W taki sam sposób będziemy ozdabiać ogon. To tutaj już możemy wykorzystać bardzo długie pasy, tak żeby one nam ładniej zwisały z samej góry. Znowu skręcamy naszą krepę na środku. Smarujemy karton klejem i przyklejamy tak przygotowane pasy krepy do naszego kartonu. Grzywa i ogon są już gotowe. Teraz musimy je zamontować w naszym pudełku. W tym celu musimy zrobić dwa nacięcia w krótszych bokach kartonu. Będzie nam potrzebny nóż, którym nacinamy karton. Dosyć głęboko, tak żeby i głowa, i ogon trzymały nam się równo i nie wypadały. I na takiej samej linii drugie nacięcie. Równie głębokie.
Można nawet czasami wyciąć wąski pasek kartonu, tak żeby nam się tutaj te elementy ładnie wkomponowały. Czasami jest tak, że nawet jeśli nacięcia są głębokie, to i głowa, i ogon nie chcą się trzymać, bo są za ciężkie na przykład. I wtedy wystarczy je lekko podkleić taśmą klejącą z jednej i z drugiej strony. I teraz wciskamy z jednej strony głowa konia, a z drugiej strony ogon. Nasza maszkara jest już prawie gotowa. Zostało nam tylko przygotowanie dekoracji, brzęczących elementów, które przyozdobią naszego konia. Będą nam potrzebne brzęczące przedmioty, na przykład nakładki, śrubki albo klucze. Ja tutaj pozbierałam całą kolekcję. Mogą być to również metalowe koraliki bądź nakrętki. Wszystko to, co wydaje jakiś dźwięk. Musimy to pogrupować po kilka na jednym sznurku bądź wstążce, tak żeby uderzały o siebie i wydawały takie przyjemne dźwięki. Nawlekamy po kilka, można przewiązać je na kokardkę, tak żeby jeszcze było ładnie. Nadmiar obcinamy. I takich brzękadełek możemy zrobić kilka, kilkanaście, żeby umieścić je w różnych miejscach na pasku, który będzie biegł przy pysku konia, za który będziemy również trzymali już po nałożeniu maszkary na siebie. Na sam koniec musimy zamontować nasze brzęczące dekoracje już bezpośrednio na głowie konia. W tym celu zawieszamy je na jakimś kolorowym sznurku bądź wstążce i musimy tym sznurkiem opleść pysk naszego konia, tak żeby brzdękadełka były po jego dwóch stronach. W ten sposób. One są ciężkie, więc najlepiej ten sznureczek na środku przewiązać, tak żeby nam nie spadał. I związujemy sznurek w tym miejscu i uzyskujemy wodze, za które będziemy trzymać, kiedy już będziemy mieć maszkarę na sobie. Mój koń jest już gotowy. Życzę Wam dobrej zabawy przy tworzeniu Waszych własnych maszkar.